Witam wszystkich bardzo serdecznie w Viv News. Ja nazywam się Seth Donner i dziś porozmawiamy sobie o takich rzeczach jak Undertaker wściekły na WWE, nowa osoba dodana do Hall of Fame 2020, wczesne informacje o Crown Jewel 2020, wielki tag team match zapowiedziany na najbliższe AEW Dynamite i obecna karta Elimination Chamber Pay-Per-View. Zacznijmy od czegoś, co zapewne zdziwi wiele osób. Legenda WWE i jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w tym biznesie, czyli Undertaker, pojechał WWE na Twitterze. Tak, dobrze słyszycie, na Twitterze. Warto zaznaczyć, że WWE ma wpływ na oficjalne konta na Twitterze zawodników, jednak właścicielami ich są nadal zawodnicy. I tutaj mówimy o oficjalnych kontach, nie prywatnych. Federacja na swojej stronie opublikowała galerię zdjęć ze wszystkimi byłymi mistrzyniami kobiet. Wliczamy tutaj nawet NXT, Tag Team, Divas i tak dalej, i tak dalej. Wszystko dlatego, że obecnie mamy Women's History Month, jednak jak to WWE ma w zwyczaju, popełnili jeden błąd, który wkurzył naprawdę wiele osób. W galerii zabrakło dość ważnej osoby i mówimy tutaj o Michelle McCool, która obecnie jest żoną Undertakera. Wiele osób powiedziałoby, że to mała strata, jednak chcę przypomnieć jej wyróżnienia. A więc, Woman of the Year 2010 według Pro Wrestling Illustrated, numer 1 na liście najlepszych kobiet na świecie wrestling w 2010 roku według Pro Wrestling Insider, Diva of the Year 2010 według WWE, dwukrotna mistrzyni kobiet i dwukrotna mistrzyni Divas. Samo już te osiągnięcia pokazują, że była ona lepsza niż większość obecnych mistrzyń, które mieliśmy w ciągu powiedzmy ostatniej dekady. Na to wszystko zareagował Undertaker, który skomentował post WWE na Twitterze pisząc, że jest już i tak za późno. Według Wrestling Observer, Taker skontaktował się z odpowiednimi osobami na zapleczu i wyraził swoje niezadowolenie. Artykuł od tego momentu został poprawiony, ale wiele osób i tak będzie drążyć tę pomyłkę. Według mnie, o ile Michelle McCool jest niezwykle utalentowana i miała swoje momenty, to ze strony WWE mogło dojść po prostu do przeoczenia. Z drugiej jednak strony, na liście są takie osoby jak Naomi czy Natalia, to jak jej akurat zabrakło, to jest trochę minus. Jednak co ciekawe, w galerii znajdziemy Leylę, z którą Michelle McCool była koło mistrzynią kobiet. Jesteśmy miesiąc od największej ze scen, czyli WrestleMania, i poznaliśmy właśnie kolejną osobę, która zostanie dodana do Hall of Fame. Jakiś czas temu zostały dodane Bella Twins, a dziś oficjalnie federacja potwierdziła wprowadzenie JBL-a. Pomimo tego, że obecnie nie ma on najlepszej reputacji w tym biznesie, to osiągnął on naprawdę wiele. Jeśli nie wiecie, o czym mówię w sprawie reputacji, to chodzi głównie o nękanie osób na zapleczu i poniżaniu ich. Jedną z jego ofiar był komentator NXT Mauro, który otwarcie mówił o problemach z JBL-em. Jednak pomijając tę kwestię, to John ma naprawdę ogromne osiągnięcia i był w wielu momentach swojej kariery po prostu main eventerem. Były mistrz WWE, interkontynentalny, Stanów Zjednoczonych Tag Team, czy nawet 18-krotny mistrz hardcore. Pominiemy największe osiągnięcia poza federacją WWE, ponieważ jest tego po prostu za dużo. Nieważne, co sądzą teraz o nim ludzie, jego kariera w WWE była obfita i wiele osób uważa, że to właśnie dzięki niemu John Cena wybił się na sam szczyt. Jest to na pewno osoba, która zasługuje na bycie w Hall of Fame, co nie można powiedzieć o wielu innych. Jesteśmy świeżo po pierwszej gali w Arabii Saudyjskiej w tym roku, a rozmowy na temat kolejnej już trwają. Warto przypomnieć, że po Crown Jewel 2019 WWE podpisało nową umowę, która zobowiązuje ich już do 3 gal rocznie. W poprzednich 2 latach pierwsza gala odbywała się po WrestleMania, więc już tutaj zaszła mała zmiana. Nie wiemy, kiedy WWE planuje 3 galę, ale wiemy, kiedy odbędzie się Crown Jewel 2020. Można uznać, że ta gala będzie swojego rodzaju najważniejszą w roku dla Arabii, więc zrozumiały, że już ją próbują planować. Początkowe plany zakładały, że gala to odbędzie się 20 sierpnia. Jednak co w tym dziwnego? Ano to, że jest to 3 dni przed SummerSlam. Na szczęście wiemy, że ta data została już zmieniona z kompletnie innego powodu. W okresie letnim na terenie Arabii Saudyjskiej temperatura sięgają od 35 do nawet 45 stopni Celsjusza. Na dany moment Crown Jewel ma przybliżoną datę do tej z poprzedniego roku. W 2019 ta gala odbyła się 31 października, czyli w Halloween. W tym roku obecnie planuje się na koniec października czy na początek listopada. To jednak stawia inne pytanie, kiedy odbędzie się ta 3 gala? Czy w ogóle się nie odbędzie? Kto wie tak naprawdę? Może jeśli WrestleMania nie odbędzie się w Tampa Bay, gdzie są już potwierdzone przypadki z powodu koronawirusa, to może odbędzie się ono właśnie w Arabii?
Pogali AEW Revolution, wszyscy z niecierpliwością czekamy na pierwsze Dynamite. Sobotnie pay-per-view zebrało niesamowicie dobre reakcje wśród społeczności, więc All Elite Wrestling musi tylko utrzymać taki poziom. Na pierwszą tygodniówkę zapowiedzieli oni już gigantyczny tag team match, gdzie to w jednej drużynie zawalczą zwycięzcy z pay-per-view, a w drugiej przegrani. Nowy mistrz AEW John Moxley wraz z Darby Malinem zawalczą z Sammy Guevarą i byłym mistrzem AEW Chrisem Jericho. Podczas sobotniej gali Darby pokonał Sammy'ego, jednak nie udało mu się zemścić za atak z poprzedniego Dynamite, ponieważ przeszkodził mu w tym Jack Hager. Tymczasem po długiej rywalizacji John zdobył tytuł pokonując Jericho. Wydaje się jednak, że ta walka może być tą ostatnią Jericho przez jakiś czas, ponieważ już niedługo jedzie on na tournée z grupą Fozzy. Jednak jak AEW i Fozzy mają zamiar to rozplanować, dowiemy się prawdopodobnie podczas tego Dynamite. No i przed nami kolejne pay-per-view od WWE, czyli Elimination Chamber. Nie jest to najbardziej wyczekiwana gala, ale nadal jest i nadal ma swój gimmick match. Jednak przez Super Showdown i szybko zbliżającą się WrestleManię ta gala nie znaczy już tak wiele jak znaczyła kiedyś. Przed nami jeszcze SmackDown, jednak cała karta jest już prawdopodobnie znana. Po ostatnim Raw Umberto ponownie dostanie szansę na zdobycie tytułu United States z rąk powracającego Andrade. Tak samo po ostatnim Raw Seth Rollins i Murphy dostaną rewanż za świeżo stracone tytuły Tag Team. Zmierzą się ze swoimi pokrącami Street Profits. Aleister Black dostanie swoją wymarzoną walkę z AJ Stylesem po upokorzeniu na Raw. Tym razem będzie to No Disqualification Match, co ponownie niestety faworyzuje Stylesa przez obecność OC. Nowi mistrzowie Tag Team SmackDown staną w obronie swoich tytułów przeciwko nie jednemu, a kilku Tag Teamom w Elimination Chamber matchu. Przeciwnikami Morrisona i Miza będą Dolph Ziggler i Bobby Roode, Heavy Machinery, Lucha House Party, New Day i Usosi. Braun Strowman stanie w obronie tytułu interkontynentalnego przeciwko nie jednemu zawodnikowi, a aż trzem. Zawalczy on w handicap matchu przeciwko Nakamurze, Zayn'owi i Cesaro. I main eventem tej gali będzie kobiecym Elimination Chamber match o miano pretendentki do tytułu Raw kobiet na WrestleManii. Zobaczymy w nim Natalię, Ruby Riot, Sarah Logan, Liv Morgan, Askę i faworytkę Shayna Baszler. Chociaż nadal wiele osób uważa, że ten pojedynek nie ma sensu z powodu już trwającej podbudowy Baszler kontra Becky. A wy uważacie, że JBL zasługuje na bycie członkiem Hall of Fame? Dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych social mediów, takich jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata profesjonalnego wrestlingu. Dodatkowo odwiedźcie naszą grupę dyskusyjną, na której możecie rozmawiać z tysiącami innych osób. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.